Hej kochani, ja jestem Maria i kocham przyrodę. I w związku z tym pragnę Was dzisiaj najserdeczniej zaprosić na film z procesu powstawania tego oto haftu przedstawiającego naszą polską sowę pójdźkę. Wróć, płomykówkę, przepraszam. To na P i to na P, płomykówkę. I tak, haft ma 18 cm średnicy. Jest wykonany na beżowej bawełnie o gramaturze 300 gram na centymetr kwadratowy, no, metr kwadratowy. Jąkam się dzisiaj. Wybrałam taki odcień nie biel, tylko właśnie taki brudny beż, taki piaskowy, ponieważ jak widzicie, sowa jest dosyć tutaj jasna, tu są beże, biele i ona się, uznałam, że się będzie ładnie odcinała, ładnie wybijała na tym takim właśnie piaskowym kolorze. Tutaj, kocie kłaki. Co jeszcze by powiedzieć? Aha, tak, chciałam Wam powiedzieć, że wyszywałam trzema markami nici, Ariadną, Madeirą i Dęce. Takie nici posiadam w swojej kolekcji i używam ich tylko i wyłącznie ze względu na to, jakie mają odcienie. Która firma co oferuje w swojej gamie, jeśli chodzi o te takie naturalne odcienie i który odcień pasuje mi do zdjęcia referencyjnego, taki wybieram. I to jest jedyne kryterium, którym się kieruję w trakcie wyboru nici właśnie. Tyle tytułem wstępu. Jeśli jakieś pytania są, to chętnie zapraszam, chętnie odpowiem. W związku z powyższym kończę moje gadanie i jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam Was na ten film, który jest w tempie przyspieszonym 10-krotnie. I myślę, że może Wam się spodobać. W związku z powyższym, miłego oglądania. Do zobaczenia następnym razem i życzę Wam wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do widzenia, pa, pa.